Hej kochany, witam Was serdecznie. Postanowiłam, że będę powtarzać takie filmiki może mniej więcej co miesiąc, dwa miesiące, żeby Wam pokazywać, jak po prostu rano się ogarniam, jeśli chodzi o makijaż i w jaki sposób go przygotowuję. Wiadomo, że będą też seriale takie jakieś bardziej rozbudowane i fancy, ale nie każdy ma na to czas, zwłaszcza gdzieś tam rano, jak chcemy się ogarnąć do szkoły, do pracy czy gdziekolwiek. Więc będę pokazywać takie dosyć proste, nie za długie po prostu tutoriale i po prostu, które one pokazują mój prawdziwy makijaż, który robię sobie po prostu rano, kiedy wstaję do pracy. Ja zmieniam kosmetyki, też kupuję nowe, testuję nowe, więc pewnie za każdym razem będzie on trochę inny i trochę inaczej wyglądał. W zeszłym miesiącu były bardzo mocne usta i prawie nic na oczach. Tutaj tym razem jednak taki mocniejszy, mocniej stawiamy na oczy, cera jest bardziej zmatowiona. Jestem taka trochę retro teraz, widzę, ale to nic, mam nadzieję, że się Wam spodoba. Zapraszam do oglądania! Zaczęłam sobie oczywiście od nawilżenia mojej buzi. Najpierw krem od oczy. Teraz testuję taki krem pod oczy z firmy Sunday Riley. Nazywa się Start Over Active Eye Gel Cream. I to jest krem, na który wydałam bardzo dużo pieniędzy niestety i właśnie go testuję. I nakręciłam już filmik, jakie są efekty przed. Będę go testować przez miesiąc, zrobię więcej i dam Wam znać, jak się sprawuje, ale ono ogólnie ma zlikwidować cienie pod oczami, worki, zmarszczki, ogólnie wszystko. Kosztował 65 funtów, więc powinien, ale to jest 30 ml, więc dosyć duża pojemność, więc dam Wam znać, ale póki co go używam. Potem używam też takiego serum, to jest akurat z kwiasem hialuronowym, Triple Effect, i ono ma nam nawilżać, zmniejszać pory i poprawiać elastyczność skóry i produkcję kolagenu czy coś. Tamto ma taką formułę takiego bardzo lekkiego żelu, więc się błyskawicznie wchłania. I na to jak zawsze Ivostin Hydratia, krem fizjologiczny z ceramidami SPF 15, najfajniejszy jak dla mnie krem nawilżający na dzień. I do tego kremu sobie dałam też kropelkę takiego serum, to jest takie oleiste serum z firmy Audacity. To jest Pure Elements Wild Carrot, czyli z dziką marchewką, takie serum w takiej formie właśnie jakby olejku, który ma nam bardzo gdzieś tam nawilżyć naszą zimową, zmęczoną cerę, tak, że to jest to. Więc przejdziemy sobie może do makijażu. Używam mojego podkładu Dior Skin Star, który jeszcze mi się o dziwo nie znudził, już mi spadł i tak mi się tutaj rozwaliło, dlatego mi się ta nakładka źle ściąga. Ale to jest numer 020 Dior Skin Star. Wciskam jedną pompkę na palec, nakładam na takie, wiecie, najwrażliwsze, najbardziej zaczerwione części mojej twarzy i będę beauty blenderem go wklepywać. Ja już ciągle gadam o tym podkładzie, ale naprawdę dla mojej cery sprawdza się idealnie, jest dosyć lekki, nawilżający, dosyć dobrze utrzymuje mat naprawdę i przede wszystkim nie czuć go, absolutnie go nie czuć na skórze, nigdzie mi się nie zbiera, nic niedobrego mi na skórze nie robi, nie zapycha mnie, jest naprawdę w porządku. No przynajmniej oczywiście dla mnie, wiecie, każda z nas ma inną cerę, więc jak jesteście na kupnie czegoś, to polecam sobie po prostu wziąć jego próbkę. Może akurat a nóż dla Was się sprawdzi, ale nie obiecuję. Okej. I to by było na tyle podkładu. Teraz zajmę się moimi cieniami pod oczami. Najpierw jakiś korektor z Bobbi Brown, to jest kolor Light Peach. To już mi się kończy troszkę, no ale cóż. Delikatnie pod oczy. To takie najbardziej zacienione kąciki go tylko daję. Jakby nie wszędzie, nie na całą długość tutaj pod oczami, bo to wchodzi też zmarszczki i będzie nam podkreślać każdą małą zmarszczkę mimiczną, a nie o to nam chodzi. Ok, i teraz tą spiczastą końcówkę Beauty Blendera będę go wklepywać. I teraz mój korektor Clarins Instant Concealer, kolor 01. I jak zwykle tylko będziemy bez wyciskania tym, co jest na czubeczku. Tutaj porobię sobie kropki i też to będę Beauty Blenderem wklepywać sobie. To jest też bardzo duża pojemność, 30 ml. Nie, przepraszam, 15, ale jak na korektor pod oczy to jest po prostu mega ogromne. I wklepuję. Ten już nie jest taki ciężki jak ten z Bobbi Brown, więc ten można sobie po prostu dalsze tutaj rejony też gdzieś tam rozprowadzić, bo nam tak nie podkreśli zmarszczek. Natomiast ten z Bobbi Brown to jest taka pasta, on jest taki bardzo kremowy, więc on może nam podkreślić zmarszczki, a tego nie chcemy.
Okej, i co ostatnio jeszcze przeprosiłam się w tym miesiącu z moim pudrem banana z Ben Nine Luxury Powder. Ja nie wiem, ja wcześniej go używałam, miałam go w bubla z zeszłego roku. W ogóle się dla mnie nie sprawdzał, wszystko, nie wiem, robił coś najgorsze, zbierał się, buzia mi się po nim jeszcze bardziej śniła i tak dalej. Natomiast znalazłam po prostu idealny sposób na nakładanie tego pudru. Używam do niego po prostu wilgotnego beauty blendera. Potem jak zrobię z nim to wszystko, co mam robić, wysypuję, czy opakowanie jest do dupy, bo opakowanie to jest takie coś i to masz dziurki i to jest bez sensu, ale wysypuję sobie na rękę albo na cokolwiek i nakładam i tak wklepuję jakby to beauty blenderem i naprawdę póki co daję radę. Dopiero kilka razy to robiłam, ale jak naprawdę, jak póki co, to polecam, nie? Co robię? To tak wysypuję sobie na rękę, bo mi się nie chce niczego innego brudzić, a jeszcze ręce mamy czyste. Biorę beauty blender, to jest już wilgotnik, który używałam do makijażu twarzy. Wklepuję tak delikatnie, dosyć równomiernie. No i wklepuję teraz twarz, tam gdzie mi tego najbardziej trzeba. Pamiętajcie, nie rozcieramy, tylko wklepujemy. I co? I ten puder tak ładnie nam dosyć ociepla skórę, no bo jest żółty. Naprawdę dosyć ładnie matuje, daje fajne wykończenie i przede wszystkim nie matuje, wiecie, tak ostro, chamsko, nie niszczy nam tego glow, który nam dał Dior Skin Star. Tylko gdzieś tam wyrównuje dosyć koloryt. Naprawdę gdzieś tam mi podpasował ostatnio. Muszę się z nim przeprosić, wybacz. Wybacz, pudrze, że cię niesłusznie oskarżałam. I ja już nie pudruję skóry potem w ciągu dnia, bo po prostu mi się nie chce. Nie mam na co czasu, nie mam myśli, żeby... Nie mam czasu myśleć o tym, żeby myśleć, jak wygląda mój podkład, chciałam powiedzieć. Także to jest wszystko, co robię z cerą po prostu tak naprawdę. Jak jakoś to za mało, to muszę sobie jeszcze troszkę przypudrować. Natomiast jeżeli macie bardzo bladą cerę albo bardzo różowawą, to ten puder wam nie podejdzie, no bo on po prostu jest żółtawy, tak jak chyba widzicie, tak mi trochę zarzucił cerę. Mi to akurat odpowiada i bardzo lubię taki efekt, ale wiem, że nie każdemu to będzie pasować. Okej, okay. Natomiast ten puder jest jednak za ciężki dla mnie pod oczy i pod oczy go w ogóle nie daję i tam nie wyjeżdżam, bo robi mi straszny, po prostu okropny efekt. Ale używam mojego Hourglass Ambient Lighting Powder w kolorze Diffuse Light. Przepraszam, duszę się. Dla niego jakby dupiem i dupem jest ten z Inglota HD, taki żółtawy puder, który wam już pokażę, który też mam. Natomiast jak widzicie, jest dużo ciemniejszy i nie sprawdza się aż tak dobrze jak ten z Hourglass. Także biorę ten. I mój Duo Fiber pędzelek z Real Techniques do twarzy. Tak delikatnie sobie te końcówki, jakby tutaj tak, wiecie, nie zamaczam, tylko tak jakby omiatam ten puder. I takimi ruchami nakładam sobie pod oczy, bardzo delikatnie. To mnie rozświetla, trochę mi utrwala też te korektory moje, ale nie powoduje, że to wszystko pod oczami jest jakieś tam ciężkie. Ok. Dobrze, i teraz jeszcze co robiłam? Teraz sobie konturowałam, bronzerowałam, że tak powiem, twarz. Używałam pudru Inglot HD, to jest kolor 505 i tego pędzelka z Real Techniques, to jest z tego zestawu NYX Pix. I to jest pędzel, który się nazywa Cheek Blush. On jest taki, wiecie, taki płaski dosyć. I co? Biorę ten Inglot na poliki. Bardzo delikatnie, żeby troszeczkę sobie nadać kształt jakiś ten twarzy i żeby troszkę ją ocieplić, bo to jest taki dosyć ciepły brąz. Ten drugi kolor, wiecie, 504, on jest naprawdę taki aż fioletowawy, więc z nim trzeba mega, mega uważać. Gdzieś tam na bladych cerach może by się sprawdzić, ale jak jesteśmy gdzieś trochę opalone albo mamy samoopalacz na buzi, to trzeba z nim uważać, bo można sobie zrobić mega po prostu nim krzywdę. Co jeszcze tu nim zaznaczam? Pamiętacie, że nie wyjeżdżamy bronzerem w dół, bo to jest bez sensu, tylko do góry. Okej. I to jest tyle. Na oczy używam sobie mojego cienia z Maybelline Color Tattoo, kolor On & On Bronze, to jest numer 35. Nakładam go po prostu palcem. To jest taki bardzo ładny, błyszczący, przygaszony, średni brąz, jeżeli tak to mogę opisać.
bardzo szybko się po prostu z nim pracuje. I biorę jeszcze pędzelek też Techniques. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ojej, zgubiłam pędzel. Yes, Real Techniques, też NYX PIX, to jest Angled Shadow Brush, czyli taki ścięty pędzelek do cieni. I co jest super, on jest syntetyczny, więc można nim bez problemu takie produkty wszystkie w kremie po prostu nakładać, tam rozcierać. I po prostu rozcieram sobie ten mój Color Tattoo, żeby nadać jakiejkolwiek po prostu definicji naszym oczom. Używam teraz trochę tego pudru z Inglota 505 na ten sam pędzelek i tylko tutaj w załamanie sobie nim jadę. To samo drugie oko. I jeszcze teraz używam jednego cienia z Inglota, to jest kolor 154. To jest taki bardzo ładny, szampański, jasno-brązowawo-beżowy, bardzo błyszczący kolor. Tak wygląda na swatchu, tak się po prostu mega, mega, mega błyszczy. Biorę taki jakiś zwykły mały pędzelek, który chyba kupiłam w Rossmanie lata temu, nabieram ten cień i tylko gdzieś tam wewnętrzny kącik i tutaj na tą ruchomą powiekę gdzieś tam do środka go nakładam. I troszeczkę na dolną linię. Ok, wracam do mojego Color Tattoo i biorę sobie taki malutki pędzelek. To się nazywa Detailer Brush. Ja go bardzo lubię też do szminki używać. Ja też Real Techniques. I Color Tattoo nabieram i teraz sobie dolną powiekę też zaznaczę. Dolną linię rzęs. Tu wyjeżdżam troszkę nim do góry. Możemy sobie ten kącik jeszcze rozetrzeć tym Real Techniques. Okay. I ostatnią rzeczą będzie czarna eyeliner. Ja używam z firmy L'Oreal kolor Pure Black numer 01, ale ten z Essence też jest fajny. I pędzelka z Inglot 30T się nazywa. Bo on jest taki fajny, skośnie ścięty i dosyć dobrze mi się ten eyeliner nakłada. Ok, i nie wyjeżdżam sobie tak za daleko tym eyelinerem, tylko odrobinkę taki ten koniuszek do góry zaznaczam. Dosłownie odrobinkę. Takie coś. I powiem wam tak, że ja w pół ślepa prawie, że osoba z takiej odległości do lusterka, takie zrobiłam tym pędzelkiem sobie kreskę bez wydłubania sobie oka, to ten pędzelek jest naprawdę w porządku, jak mogę go polecić. I teraz fajny trik, zwłaszcza jeżeli wam się eyeliner lubi odbijać na górnej powiece, to za tym samym pędzelkiem biorę sobie czarny cień, też mam jakiś chyba z Inglota czy z czegoś, na ten sam pędzelek strzepuję i po prostu wklepuję sobie go delikatnie w ten eyeliner, w tą linię. No po prostu zmatowi ten eyeliner i nie pozwoli mu się odbijać, no. Tyle filozofii. Okej. Okay. No i przy okazji ta kreska gdzieś tam będzie ładna, czarna. Jeżeli chcecie ją złagodzić, to możecie użyć ciemnobrązowego na przykład cienia. Też może dać fajny efekt. Albo jakiegoś błyszczącego. Też może przefajnie to wyglądać, takie coś. Ok. I to jest to. Teraz biorę sobie jeszcze zalotkę moją i klikam tak dwa razy. Pamiętajcie, sobie nie porywać wszystkich rzęs. I to jest zalotka firmy chyba Shiseido, jak się nie mylę. Tak, Shiseido. Ok. I jeszcze mój ukochany tusz Guerlain Maxi Lash. Już mi troszeczkę zgęstniał, więc muszę jego nadmiar gdzieś tam o tą szczoteczkę otrzeć.
Natomiast dalej go ubóstwiam, jest absolutnie, no absolutnie cudowny, strasznie go lubię. Mamy rzęsy, czego jeszcze nie mamy? Ja mam jeszcze brie. Biorę sobie miałą karetkę z L'Oreal Brow Artist Sharp, kolor 02, czyli blond. Naprawdę jest w porządku, taka bardzo neutralna. Sprawdza się mnie. Odrobina jest ciemna jak na kolor blond, mi się wydaje. To jest najjaśniejszy kolor, to nie wiem, nie za dobrze. Ale dla mnie jest w sam raz. I druga brewka, no tak wygląda to. Czasuję. On jest fajny, bo ma z drugiej strony po prostu też taką nakładkę z grzybyczkiem, co jest mega, mega po prostu wygoda. I powiem wam, że w tym miesiącu jakoś tak nie używałam za bardzo różu, natomiast bardzo lubiłam używać mój bronzer z Chanel, Soleil de Chanel. To jest taki bronzer w kremie, też beauty blenderem, wszystko beauty blenderem, jak widzicie, tą jego dupką, odrobinę po prostu w ten i na policzki, żeby trochę sobie ocieplić. On jest taki dosyć ciepły, więc trochę nam ociepla i przybrązawia cerę, robi ją bardziej brązową i świetlistą, bo nie jest taki całkiem matowy, ma takie troszeczkę rozświetlenie nam fajne daje. Może na nos, może na gdziekolwiek, tam gdzie normalnie się opalamy. Jak widzicie, tutaj można nim bardzo, bardzo naturalny po prostu efekt takiego lekkiego przybrązowienia uzyskać. Ciepłego. No i ostatnią rzeczą są usta. Ostatnio bardzo lubię tą szminkę z Make Up Forever, kolor N21 Rouge Artist. Mam ją po prostu od lat i jakoś jej nie używam za bardzo, bo kolor ma... Nie było ładne, ale tak naprawdę przerażająco, bo jakbyście ją nałożyły taką, nie wiem, pełne trzy warstwy, to jest po prostu mega Mickey Minaj i tak wchodzi w te zmarszczki, nieładnie to wygląda. Ale ja ją po prostu delikatnie wklepuję, daje taki bardzo ładny efekt takich nude lips i bardzo fajnie nawilża, nie wysusza nam ust, więc sobie teraz ją nałożę. Tak widzicie, jest jaśniutka dla mnie, ale jak ją dobrze nałożymy, będzie ok. Okay. I teraz ją palcem wklepię po prostu, żeby ten efekt trochę stłumić. I tak wygląda. No i cóż, to jest to, jak ostatnio wyglądam na co dzień, przede wszystkim w pracy, jak mi się tak spieszy i chcę w miarę szybko coś, w miarę ogarnąć z moją twarzą i jakoś wyglądać. Mamy coś na twarzy, jest podkreślone oko, cera jest dosyć świeża, ale przematowiona. Taki trochę retro mi wyszedł look, nawet z tym golfem i z tymi wyprostowanymi włosami, jestem taka, wiecie, 70s, albo nawet 90s, lata 90 trochę. No ale cóż, dosyć ględzenia. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że filmik się wam spodoba i do czegoś się wam moje wskazówki przydadzą. Życzę wam udanego tygodnia i do zobaczenia znowu. Pa!